Dobrze, to witam wszystkich na YouTubie, na surowym kanale. I teraz plan jest taki, że przetestujemy sobie benchmarka Blue Protocol. Jest to gra anime, więc nie każdemu się w sumie spodoba. Gra będzie free to play. Ona miała wyjść nawet w 2023 roku jeszcze, ale z tego co widziałem, to już się pojawiają jakieś w ogóle rzeczy, że jakieś przesłanki, że może się nie udać. Może się nie udać. Wydawcą tej gry w sumie nie wiem, kto będzie, ale wiem, że producentem będzie Bandai Namco, gdzie Bandai Namco zazwyczaj robiło za wydawcę, nie? No bo jak mieliście tam jakieś Dragon Ball i tak dalej, inne takie anime giereczki, no to właśnie Bandai Namco to wydawało, a Blue Protocol jest robiony przez Bandai Namco, więc Bandai Namco jest producentem też. Czy ja gram na japońskiej wersji? Tak, będziemy grali na japońskiej wersji, bo tak jakby tylko taka wersja jest dostępna i to nie będzie gra, to od razu mówię, że to nie jest gra, to jest benchmark, czyli pozwala wam przetestować, czy w ogóle tak jakby Blue Protocol wam pójdzie. Zresztą macie tutaj jak W napisane, że to jest benchmark. I w tej giereczce generalnie chodzi o to, może byśmy sobie odpalili ją najpierw, tylko szczerze nie mam pojęcia, co kliknąć. Jest ktoś, jakiś student japonistyki? Co tu klikać? Nie wiem, to najkrótszy, nie? Bo to wygląda jak play. Ten przycisk tutaj ewidentnie jak play. Klikam. Chyba dobrze. Ta giereczka będzie za darmo. Ta giereczka będzie za darmo, z tego co pamiętam. To będzie free to play. Jeśli się nie mylę. Jeśli się mylę, to ktoś mnie pewnie poprawi prędzej czy później. Oj, oj, oj. I widzowie, mówcie, czy przypadkiem nie tnie. Bo i się nagrywa, i jest tutaj puszczone to. Tylko byśmy sobie chyba jeszcze ściszyli troszkę, co? Czekajcie, cyk. Cyk. O, do czegoś takiego mniej więcej. Ty, bez kitu, tutaj normalnie przez miasta, przez wszystko nas przeprowadzi, z tego co widzę. Ale jest klimacik, nie? No wiadomo, takie anime podobne, ale też na pewno komuś na czacie się spodoba. Lubię zawsze taką grafikę cel shadingową, nie? Te kontury są takie zaznaczone i taka grafika w ogóle się dość wolno starzeje, nie? No bo no popatrzcie. Kurde, ładne. Ażby człowiek pobiegał tam. Bez kitu. Ale skoro nabijamy, ładnie. Idzie. Jak Genshin wygląda? No troszkę tak. Trochę tak. Ty, Feed the Sun, nie przeklinaj, bo tu na YouTube'a idzie. A ty, chłopie, czat jest nagrywany, wszystko. I co sobie ludzie o tobie pomyślą? Chłopie, to wszystko idzie w świat. No gościu, co ty robisz? Takich rzeczy to nie. No przestań. Przestań. Ludzie cię zweryfikują, zobaczysz. Może powiem wam jeszcze kilka słów o tej giereczce. Klas będzie tutaj kilka i system walki jest taki a la Action Combat, to znaczy pod lewym, prawym przyciskiem myszki będziecie mieli kilka skilli i dosłownie kilka skilli pod tam 1, 2, 3, 4, nie? I każda z klas będzie miała jakieś specyficzne umiejętności. Na przykład taki wojownik z tarczą pod prawym przyciskiem myszki po prostu będzie blokował, nie? Natomiast tak jakby system umiejętności teoretycznie jest prosty, tych umiejętności nie możecie mieć dużo naraz, ale tak jakby różne warianty możecie wybierać tych umiejętności i one mogą być w różny sposób wzmocnione. Jak szukacie, wiecie, takich konkretów i takiego czystego mięcha, no to na tym moim pierwszym kanale tam opisywałem Blue Protocol. I właśnie, to co jest ważne w Blue Protocol, to ten system imaginów. System imaginów to jest tak jakby system takich petów, wiecie? I te imaginy będziecie ich mogli założyć kilka, nie? Natomiast tak jakby w walce będziecie mogli wykorzystać dwa. Te imaginy to jest rodzaj, powiedzmy, że takich Pokemonów, które możecie zbierać. One mają różne statystyki, różne umiejętności. Możecie zbierać takie małe imaginy, możecie zbierać ogromne imaginy.
I te ogromne imagine na przykład mają potężne umiejętności, ale możecie rzadko korzystać z tych umiejętności. Te małe imagine, no to wiadomo, częściej możecie wykorzystać z ich umiejętności, ale te umiejętności wcale nie są jakieś potężne, że tak powiem. Oho, chyba rajzik. Tak, w tej grze będą też rajdy, wieloosobowe. Natomiast, no musicie być fanami rajdów i wszelkiego rodzaju aktywności PvE, bo tak naprawdę PvP w Blue Protocol nie będzie. PvP w Blue Protocol nie będzie. Jak już. Jest jedynie pogłoska o tym, że jedyna możliwość porównywania wirtualnych dików jest taka, że na przykład będą dwa party, nie? I te dwa party będą się ścigały, kto więcej mobów zabije, na przykład na arenie. Ale tak jakby bezpośrednich walk PvP ma nie być. Teoretycznie. Bardzo dobrze ta gra działa, kurczę, na tym moim kompie, nie? No ale no też maszynka nie jest taka z pierwszej łapanki, bym powiedział. A, jakiś nowy system chyba jest gratyfikacji widzów, widzę. Excellent! No i to rozumiem, no jakby nie było excellent na tym kompie, to ja nie wiem. Cześć Tomas, witam. 24 tysiące nabiliśmy. Loading time 24 sekundy. No i git. Tylko teraz pytanie. Co dalej możemy z tym zrobić? Nie mogę nic kliknąć, wiecie? Więc pytanie, czy zostaje Alt F4? Czy ja jeszcze mogę tutaj... Czy ktoś tu widzi, że tak powiem, po japońsku napisane... Po japońsku napisane OK, albo coś w tym stylu. W każdym razie nie powinniśmy mieć problemu. A jak w ogóle na streamie? Było OK? Czy coś przycinało? Teoretycznie nie powinno. Spróbujmy teraz kliknąć ten drugi przycisk. Wciskałem Escape kilka razy, wiesz? Enter, wszystko. O, widzicie. Czyli prócz benchmarka możemy sobie jeszcze zrobić bohatera. Ja będę wam zasłaniał po lewej stronie, no ale musicie to jakoś przeżyć, szczerze mówiąc. Ty, bez kitu, Siwcek, masz jakieś 3 dni oglądania bez przerwy. Nieźle. Czasem się ścinało? Co ty gadasz? A zgubionych klatek mam 0%. To Dante, jestem w stanie powiedzieć, że to jest wina twojego kompa. Albo babeczka, albo chłop. Ja myślę, że z racji, że tu jest materiał nagrywany na YouTube i przyda się każdy dodatkowy kontencik, to chyba musimy zrobić babeczkę, co? Chyba musimy zrobić babeczkę. Co to jest? O Jezus. O, ja to mam wyczucie do tych opcji wszystkich, powiem wam. Można sobie zmienić światło. Ładnie to wygląda, nie? I wyobraźcie sobie, że to później będzie w trakcie gierki, nie? Jeśli się będzie zmieniał w różny sposób, że tak powiem, oświetlenie się będzie zmieniało. Różne pozy. No to akurat do mnie niekoniecznie przemawia. Ale fani anime pewnie są zachwyceni, że takie różne rzeczy można robić. Zbliżać, oddalać. Rozumiem, że można potwierdzić teraz i gdzieś dalej sobie przejść. No właśnie, i tak jakby motyw tutaj kustomizacji, on wcale nie jest taki rozbudowany. Bo tak jakby korzystacie tylko z presetów, z tego co już kiedyś było wiadomo. I szczerze mówiąc, w ogóle się tak jakby ten kreator postaci nie zmienił od czasów, kiedy ja na to patrzyłem, oj, od dłuższego czasu. Waraka zachwycony. Myślisz, że zostaniesz na dłużej przy tym kreatorze? Ja myślę, że tutaj nie masz chyba konfiguracji tego... O wilku mowa. Jest konfiguracja wszystkiego, na co masz ochotę. O kurde. To nieźle. A jest fizyka? Nie ma. W jakiejś giereczce było. Chyba w Elionie. Pamiętam, że była fizyka. Tutaj wszystko sztywne jak. Niestety.
Niestety. A to? Co to? A, czyli jest fizyka. Oczywiście, że jest fizyka. Tylko po prostu trzeba tutaj poklikać odpowiednio. Jest, jest. Jest. Blade and Soul też była? Okej. Okay. Ty, no... No... Widzicie ten klimacik, nie? To są rzeczy, które fanom wschodniej stylistyki no ewidentnie się spodobają. To nawet... Nie ma żadnych wątpliwości. Ale no ładnie to wygląda. Tu nawet można chyba dwukolorowe włosy zrobić, jeśli się nie mylę. Cyk i cyk, tak jest. Kolorowe włosy i można zmieniać intensywność nawet tego. Ale ty, bez kitu, czuję się, jakbym robił takie anime, nie? Bo patrz, jak to się fajnie zgrywa. To wygląda na takie rysowane, co nie? Ale patrz, zmieniasz sobie intensywność tych włosów i to wszystko tak współgra. Nie ma takiego chamskiego przejścia, nie? Jest takie wygładzone, tak ładne. Naprawdę spoko to jest zrobione. Jest intensywność koloru. Nie wiem, ja zawsze lubię niebieskie. Niebieski z białym połączony. Cyk, elegancko. I tu jeszcze można linię tak jakby przejścia tych włosów. No. Tu jeszcze chyba jest reset. Kolor cery. I kształt szczeny, więc będzie można nawet gigaczada zrobić, kto tam co woli. To jest ciekawe. W sensie niby masz taki jasny kolor, a możesz i tak każdy z tych kolorów sprowadzić do czegoś ciemniejszego. Okej. Okay. No powiedzmy. Powiedzmy, że to jest to. Kształt oczu, oczywiście. A możemy zrobić taką, że tak powiem, agresywną kobitkę. Tutaj też można... Kurde, naprawdę. Bardzo spoko to jest zrobione, bo właśnie to są przewagi tych kreatorów postaci, które są tak jakby oparte o jakieś suwaki, a nie ma zbyt dużej swobody, nie? Że tak jakby tutaj wszystko, co zrobisz, współgra, nie? I to się spina. Bo jak masz kreator postaci, w którym jest duża swoboda, no to niestety jesteś w stanie zrobić takie abominacje, które no nijak się nie będą spinały, że tak powiem. Tu możemy wziąć coś takiego. I tutaj też kolor można zmienić. No to weźmy coś jasnego, no. I oczywiście kształt źrenic. Myślę, że sporo fanów anime weźmie jednak te tutaj pionowe. Wy nie widzicie oczywiście, bo zasłaniam, a już nie będę przesuwał kamerki. Dobra, weźmy coś takiego. To jest rozbrajające, ta uśmiechnięta tutaj. O kurde, tu jeszcze coś jest, ty. Niech zgadnę, można zmienić kolor każdego oka, tak? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak i ja lubię. No ja lubię. Zawsze daję jedno oko innego koloru, jeśli tylko jest taka opcja. I można nawet jakieś filtry narzucić na każdą źrenicę. Nie, no to praktycznie jesteście w stanie tu zrobić wszystko, co was interesuje, tak naprawdę. No żartujesz, patrz. Mam cztery suwaki. Też nie widzicie tego tak w pełni, ale mam cztery suwaki. Jeszcze można dwukolorowe zrobić jedno oko, nie? Czyli sumarycznie cztery kolory wybieracie. Nie, przepraszam. Cztery kolory na oko wybieracie. Rozumiecie to? Cztery kolory na oko. Nie, no to jest hit. I teraz macie, widzicie, takie oko poplamione, niby kolor niebieski, ale poplamiony również żółtym kolorem. I teraz można wziąć drugie oko w pełni szare i poplamione na przykład na czerwono, nie? Widzicie? No możecie po prostu... Cała paleta na oczach może być. No kurde, ciekawe, ciekawe. Fajny ten kreator, podoba mi się. Jeszcze jest tutaj jakaś rzecz.
Rozumiem, że tworzysz Aqua z Konosuby. No nie, nie, nie. Mam nadzieję, że nic nie tworzę, bo wyjdzie, że oglądam anime. Grać można? Nie można, Siwcok, nie można. Gra ma wyjść teoretycznie w tym roku, ale już się pojawiały tam, wiesz, jakieś gadki, że niekoniecznie wyjdzie w tym roku. To jest chyba powrót czegoś losowego. Znaczy podstawowego. Zmiana nosa, czyli tak jakby jednej kreski. Oczywiście. Uśmiech. Jak szeroko może otworzyć buzię. No weźmy taką, co szeroko otwiera. Może się przydać. I tutaj mamy różne też kategorie, czekajcie. Aha, czyli tutaj są jakieś znamiona, jeśli się nie mylę, tak? I lewo, prawo, jakieś pieprzyki i tak dalej, i tak dalej. Widzę, że można również szramy chyba jakieś dawać. Okej, okay. Czyli na przykład coś takiego. Ale ciekawe jest to, że tak jakby nie mogę wybierać koloru tego. Pewnie gdzieś tutaj można zaklikać, ale ja tego nie... nie znajdę. Tutaj czy jest szminka używana, czy nie. Off. No można w sumie, żeby troszkę bardziej czerwono było na tych ustach. I tu jeszcze intensywność, rozumiem, tak? To w sumie można zrobić niebieski. O, git. A, i tu jest powrót do podstawowych ustawień. Tylko coś jaśniejszego może. O, właśnie. Nieumyślnie mi wyszła flaga Ukrainy w lewym oku. Znaczy w prawym. Aj, tu są oczywiście standardowe jeszcze opcje. Nie może być tak surowo. Jak ktoś coś chce jeszcze tutaj dorzucić, to oczywiście, że się da. Rumieńce, jakieś cienie. I tak dalej, i tak dalej. Ale to sobie darujemy. Aha, i można podwójnie. Czyli można zrobić na przykład coś takiego i jeszcze można sobie dorzucić coś takiego, nie? Albo robić kombinację tych dodatkowych rzeczy. Dwie takie opcje można dodatkowe dorzucić. No dobrze. No dobrze. I rozumiem, że głos jeszcze. Kiedy gra wyjdzie w Europie? Miała wyjść jeszcze w tym roku, ale teoretycznie jest spora szansa, że jednak tak nie będzie. Ciekawe, czy też można wylosować najbardziej kultowe, że tak powiem, kwestie. A, i tutaj oczywiście jakaś Lolita. Nie, no, Weeby będą zachwycone, tak powiem. Będą zachwycone. No weźmy to. Jeszcze ciuchy są do wyboru. Ty. Czyli albo coś takiego, albo coś takiego. Ale nie. Albo brak? Tak, brak. Ale to brak to już mogliśmy od początku ustawić. I tu widzę, że można jeszcze robić kombinacje jakieś, ale tak naprawdę nie można nic już personalizować, jeśli chodzi o te ciuchy. Cześć, Shogo. Nie można nic personalizować. Więc można co najwyżej tutaj troszkę... Chociaż to jest git. To jest git, tylko bez tego berecika całego. O, i w ten sposób. Jest okej. Okay. Nie, Shogo, ona w ogóle nie wyszła. Jesteśmy... testujemy kreator postaci i to jest rodzaj benchmarka. Można zobaczyć, jak ta gra wygląda. Puszczę wam jeszcze raz na koniec tego benchmarka. Sobie zobaczycie i przy okazji powiem wam jeszcze kilka słów o tej grze. Bo jeszcze jest parę rzeczy do... obgadania. Altera. Cyk. I została stworzona postać. Okej. Okay. I rozumiem, że tutaj nic więcej nie można zrobić. Czy można jeszcze puścić... Aha. Czyli jeszcze można podglądać sobie postać. I można... różne emotki oczywiście ją puścić.
ściągać, zakładać, takie tam, przebierać. Uuu, i tu tych secików to jest też kilka. Wiecie co, to może zrobimy tak. Jeszcze byśmy przejrzeli te seciki. Okej. Okej. Wiecie, jaki mam problem z tymi grami? Że one są często takie z zabarwieniem futurystycznym, nie? Tutaj będą jakieś statki kosmiczne, jakieś bronie laserowe i tak dalej. Ale szczerze, no, mi ten klimat nie za bardzo siedzi. Zazwyczaj wolę takie, no, po prostu czyste fantazy. Może wyjdzie, może wyjdzie. Może wyjdzie, zobaczymy. Można zaraz przeszukać, czy aby przypadkiem jest jakieś konkretne info na temat premiery. Natomiast na pewno dobrym znakiem jest to, że oni udostępnili tego benchmarka, nie? Bo to wiecie, jak to jest. Optymalizacja często gdzieś tam może jeszcze pod koniec jest szlifowana, a tutaj skoro już uważają, że jest taka, że jest sens puszczać coś takiego, czyli takiego benchmarka, to może już naprawdę dużo mają ukończone, nie? Zobaczmy sobie. To jest chyba kasowanie, a to jest wyjście, co? To jest zapis i to jest skasowanie. Rozumiem. A to, co to jest? Czy to jest jeszcze benchmark? Ale to tym bym się Zach nie sugerował. Absolutnie. A, i tutaj naszą postać jeszcze można w różnych wariantach to jakby postawić, tak mi się wydaje. Ale to zróbmy ją w takim razie jeszcze raz. Tylko tak bardzo szybko, w formie gościa. Jeszcze sobie zobaczymy w różnych sytuacjach, jak on się prezentuje. Kurde, to było kasowanie. Trzeba się japońskiego uczyć. Cyk, cyk. I na pewno nie to... To? Nie, to też może być kasowanie, nie? To jest zapis. A, tutaj to było, dobra. Gra tak to, wiecie, bardzo ładnie wygląda. To nie jest chyba nawet Unreal Engine 5, to jest raczej 4, z tego co... Ta gra bardzo długo powstaje. Okej. Okay. A, rozumiem. Jak macie jakieś party, to w różnej konfiguracji można przedstawić tych ziutków, nie? I to jest po prostu taka zabawa tym. Rozumiem. No gra będzie w głównej mierze skupiona na PvE, więc takie rzeczy to raczej będą na porządku dziennym tam. Co ciekawe, ludzie od dość dawna już tą gierkę testują. Tylko, no wiecie, gdzieś tam w Azji. I pytanie, czy ta gra w ogóle wyjdzie wtedy, kiedy w Azji, czy u nas w Europie jeszcze trochę tam czasu minie, nie? Zanim premierka będzie. Ale bardzo ładnie to wygląda, no. Bardzo ładnie. No ale to jest właśnie ten typ grafiki, kurczę, że on się nie starzeje. Cel shading. No i klasa, nie? Można jakieś zdjęcia porobić i tak dalej. Dobra, chyba tyle. To jest wszystko, tak mi się wydaje. Jeszcze światło można. Tych postaci to można zrobić, wow, dużo. Przypuszczam, że będą jacyś zajawkowicze, którzy tak naprawdę będą się w to bawili. Puszczę wam jeszcze raz, żebyście sobie na koniec zobaczyli, jak wygląda ten benchmark. To znaczy, no ona będzie właściwie pełnoprawnym MMORPG-iem, nie? To znaczy, tutaj nie będzie otwartego świata, z tego co pamiętam. Będą raczej jakieś mniejsze mapki. No ale będzie to tak przedstawione, że raczej nikt nie będzie miał z tym większego problemu.
bo no właśnie, jak będą takie krajobrazy gdzieś tam przed tobą, to nawet cię nie będzie interesowało to, że to nie jest całkowicie otwarty świat. Ale tak jakby macie tutaj normalnie, wiecie, bossów do zabicia, dungeony do przejścia, no i to wszystko będzie wymagało drużyn, a nie, że solo sobie będziecie biegali i cały content zrobicie solo. To będzie raczej na takiej zasadzie, że wszystko w jakimś party będzie musiało być realizowane. Macie tutaj też podział standardowy. Będą tankowie, healerzy, DPS-i. Ciekawa mechanika w walce jest taka, że będziecie tam nakładali różne żywioły i wasze skille będą mogły reprezentować różne żywioły. Jeśli tam atakujecie jakimś żywiołem dłużej, jakiegoś przeciwnika, to możecie go zamrozić albo zadać mu po prostu dodatkowe obrażenia. Zależy, bo tak naprawdę będziecie mogli w ogóle build zrobić pod te żywioły, żeby aktywować te dodatkowe, że tak powiem, obrażenia. Jestem ciekawy tego systemu walki, bo to wiecie, znowu trzeba samemu przeklikać, żeby zobaczyć, czy jest przyjemnie, czy nie za bardzo. Tak jakby ten system walki wydaje się dość prosty, ale chociażby ten zwykły atak, w zależności czy się ruszacie, czy się nie ruszacie, czy atakujecie z powietrza, czy z ziemi, no to zwykły atak nawet przybiera różne formy. O, i to jest też ciekawe, bo na przykład magowie dość charakterystyczni będą tutaj w tej gierce, bo oni mają tam oczywiście jakieś szybkie umiejętności, ale dość często właśnie ci magowie będą długo przygotowywać swoje czary, nie? Najpotężniejsze czary, tak jak na przykład ten meteoryt, no to wiecie, oni będą musieli się tam zakitrać z tyłu i po prostu przygotowywać ten czar i rzucać go, więc wydaje się, że takie troszkę inne podejście do tych magów. A patrzcie, są czasami takie, kurczę, ten wskaźnik zasłaniam, ale czasami są takie dropy klateczek delikatne. No. Tak jest. Archer też będzie dość wyjątkowy, bo nie będzie właśnie czystym DPS-em, ale będzie raczej rodzajem supporta, nie? Będzie raczej rodzajem supporta. Dokładnie. Ciekawe jest też to, że tutaj będą mounty, ale te mounty będą w formie tych imaginów, o których wspomniałem na początku. I nie będzie można na tych mantach podobno cały czas biegać, to znaczy one się będą męczyły i te mounty będą do dyspozycji tylko przez określony czas, nie? Cześć, Szako. Więc to też jest dość istotne. No i tutaj jest ta walka z tym World Bossikiem, nie? Osób jest już więcej, klatki wciąż stabilne, więc no. Klas chyba teraz jest ile? Jest wojownik z tarczą, wojownik z dwoma toporami, łucznik, mag i jeszcze gościu z taką pałą. Ala młot, taka broń obuchowa. Więc chyba 5 klas, jeśli dobrze liczę. Kiedy testy? Testy są cały czas, tylko że w Azji, nie? A w Europie no raczej nie wiadomo. Pięknie. Bo wiecie co jeszcze zobaczę? Release day. Blue Protocol. Release date. 2023. Druga połowa 2023. No szczerze, może im się uda, ale wiecie jak jest.